Naszym sparring partnerem jest firma Vinicars, wynajem samochodów dostawczych, osobowych oraz ciężarowych. Dzień dobry, Wiktor Widza z tej strony, ze mną Shihan Rafał Tomala. Os. Bardzo ważny człowiek dzisiaj na tym turnieju i chyba jutro też. No może nie bardzo ważny, ale tu pełniący swoje obowiązki. Ja, skromny Shihan 5 stopnia w ramach tutaj mojego poświęcenia dla budowy i rozwoju karate w Polsce i na świecie pełniłem rolę superwizora maty B. No, starałem się jak najlepiej swoje obowiązki wypełniać wszystkim. Obserwować, aby walki były bezpieczne i przebiegały według jasnych, czytelnych dla wszystkich reguł. Prawie się to udało, bo oczywiście jak to się zdarza w dużej liczbie walk, trochę problemów, ale no mówię tutaj, dzięki jakby podnoszeniu poziomu sędziowania poprzez liczne i takie dosyć wymagające szkolenia, ewidentnie poziom sędziowania się podnosi. Poziom wyszkolenia zawodników też. Ja miałem taką fajną matę, gdzie byli zawodnicy i zawodniczki 16-17 lat, już taka młodzieżowa elita i widać było, że jakby to są już dobrze wyszkoleni zawodnicy i też tak zauważyłem kilka takich bardzo ładnych wykorzystań nowych technik, które są u nas jakby wprowadzane od kilku lat już, przechwytywania, podcięcia, ashigake gedanskie, czyli te techniki po podcięciu, zaznaczanie, które mogą zaowocować otrzymaniem wazari i już widać było, że ta młodzież szkolona już od kilku lat z wykorzystaniem tych nowych technik już zaczyna to wprowadzać jako taką efektywną technikę w czasie walki. To fajne, bo widać, bo cieszę się, że karate się nasze rozwija trochę i jakby tak poszerza ten zakres stosowanych technik, co też poprawia też widowiskowość walki. Taka jest ta walka trochę ciekawsza, nie tylko krótki dystans, lewy, prawy, low kick, ale trochę takich tutaj ciekawszych rzeczy. Także tam fajnie, nie było jakichś tam poważnych knockoutów. Były jakieś tam trafienia, na szczęście wszyscy zdrowi. Shihan, a temat organizacyjny, jak Ci się podoba to, co jakby zastaliśmy tutaj, bo ja szczerze jestem pod wrażeniem, bardzo podoba mi się ta biała mata, która jakby jest zupełnie na środku, ale ten aspekt zupełnie tego, co wszyscy przez kilka dni próbowali dopiąć i tak dalej, czy organizacyjnie jest tak, że wydaje mi się, poziom że... europejski? Wydaje mi się, że tak, tu jest bardzo fajnie, bo jakby to też troszkę... Lokalizacja tych mistrzostw wynikała ze zmiany, bo one miały się odbyć w Mołdawii, też wszyscy się cieszyliśmy trochę na dojazd do Mołdawii, bo to jest fajny kraj, mili ludzie i tam jakby te zawody, które byliśmy tam bodajże 2 czy 3 lata temu, bardzo fajnie przebiegły, no ale niestety jakby Honbu zadecydował, że w związku z sytuacją na Ukrainie, no nie chcemy ryzykować jakby nie wiadomo czego, co się może stać, więc jakby zostały przeniesione w takim trybie dosyć nagłym tutaj do Polski, no ale na szczęście się tutaj organizacyjnie udało to fajnie spiąć. Bardzo jest fajnie, chciałem pochwalić w ogóle tutaj organizatorów Marcina Sturugleskiego i jego całą drużynę tutaj z Myślenic. Bardzo fajnie zaangażowani ludzie, to jest naprawdę tak aż się miło tak obserwuję i uczestniczy w czymś takim. Ja przy tym jakby stole, w którym ja byłem tym superwizorem, były bardzo fajni ludzie, którzy tak zaangażowaniem i też taką wiedzą i świadomością pewnych rzeczy przystępowali, tak naprawdę bardzo mu się pracowało, bardzo fajny klimat taki, to podziwiam i zazdroszczę, bo to w dużych miastach jest trudniej coś takiego stworzyć, a tutaj chyba jest taki fajny właśnie klimat, który to karate tworzy taką fajną rodzinną atmosferę. I to też... Muszę powiedzieć, że w pełni się zgadzam, mistrzynce zdecydowanie jak weszliśmy, to robi to naprawdę dobre wrażenie. Natomiast pytanie jeszcze o dzień jutrzejszy, bo jutro mamy turniej seniorów Open i kobiet i facetów. I teraz pytanie, czy są zawodnicy, na których Shihan jutro czekasz zdecydowanie najbardziej? Powiem tak, znaczy nie chciałbym, żeby ktoś źle zrozumiał, aczkolwiek brakuje mi trochę takiej świeżości, wiesz, u nas. No jest tych dużo tych zawodników, jest Alejandro Navarro, któremu trzeba oddać szacunek, bo jest naprawdę wybitny zawodnik, jest Patryk Sypień, no i tam kilku jeszcze innych utytułowanych zawodników. Natomiast, no ale to chyba jest specyfika takiej jakby każdej dyscypliny, że no jest pewna elita w danej kategorii i ona powiedzmy jakby rozdaje karty, no to ci młodsi gdzieś tam albo odpadają w przedbiegach, albo jeszcze nie próbują swoich sił, no i później musi nastąpić taka zmiana pokoleniowa i wchodzi kolejne pokolenie, więc jakby na pewno zobaczymy tu dobre walki i jakby poziom taki mocny, natomiast mówię, fajnie by było jakby tak udawało się jakby częściej te takie trochę świeżej krwi, jak to się mówi, prowadzić, no ale jakby nie ma co narzekać. My cieszymy się tym, co mamy, to jednak są mistrzostwa Europy Open, więc jakby no tu byle kto nie przyjeżdża, jest tam tych zawodników całkiem sporo, ale jakby no stawka będzie wysoka, bo mówię, czy Patryk, czy Alejandro Navarro, ja tam pamiętam jeszcze inni zawodnicy, natomiast jest zawodników sporo w kategorii mężczyzn, więc będzie na co popatrzeć. Kobiety oczywiście też fajnie, też na pewno będą dobre walki, także
Zapraszam też do oglądania, bo jest transmisja online, pewnie na pewno będzie można sobie poglądać. Zdecydowanie, na pewno podlinkujemy gdzieś na jakichś naszych mediach społecznościowych, żeby łatwo znaleźć. No cóż, ja w takim razie też chyba liczę bardzo mocno na to, co się będzie jutro działo. Jestem podekscytowany i naprawdę czekam na Alejandro Navarro. Jestem ciekawy, jak ten znaczy, gość... Znaczy ja to jestem, powiedzmy, nie... mężczyzna już w średnim wieku, jak już nie, tak, nie patrzę z mnie... metryka, ale że cały czas masz tam siłę, energię i chęć do tego, żeby... No to taki prawdziwy wojownik, nie? To taki... On jakby poświęcił wiele w swoim życiu, że dał się... Siła w tej brodzie jest. Może jakaś tam magiczna taka jest broda, nie? Także, dokładnie. No, dziękujemy. Także cóż, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że może jeszcze uda nam się porozmawiać jutro. Podsumujemy sobie wszystko. Chętnie. Także do zobaczenia. Miłego turnieju jutro, tak życzymy. No. Dzięki bardzo. Us.